Kalendarz ma swoje prawa i chcąc Mikołajki zafundować mieszkańcom w weekend, legionowscy bibliotekarze musieli je trochę przyspieszyć, co zresztą, zwłaszcza najmłodszym gościom poczytalni, bardzo przypadło do gustu, bo dzięki temu okolicznościowe prezenty oraz inne atrakcje otrzymali oni nie tylko 6, lecz także 2 grudnia. Prezenty na przykład pod postacią wciągających i pouczających zajęć warsztatowych z udziałem dzieci oraz ich dorosłych opiekunów. Zaproponowaliśmy naszym najmłodszym odbiorcom, ale także ich rodzicom, żeby wykonali razem takie przedświąteczne ozdoby. Ozdoby do domu, ozdoby na choinkę. Robimy gwiazdy, robimy bombki, robimy strojki, robimy też lampiony, aby te święta nabrały takiego prawdziwie świątecznego nastroju i żeby można było usiąść sobie przy takim lampionie z książką, poczytać i przypomnieć sobie o miłych chwilach spędzonych w bibliotece. W pierwszą sobotę grudnia ona cała tętniła innym od książkowego życiem, podczas gdy jedni w skupieniu wykonywali świąteczne ozdoby, inni mogli obejrzeć przedstawienie dla dzieci pod tytułem Dziadek do orzechów w wykonaniu Teatru w lesie. Spektakl, który przygotowaliśmy na Mikołajki, jest podsumowaniem projektu Rodzinne Soboty w Poczytalni, którego partnerem był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wcześniej przedstawiliśmy jeszcze 2 spektakle, a dzisiaj już kończymy spektaklem świątecznym. Potem przygotowaliśmy zabawy i konkursy dla dzieciaków. Następnie będzie spotkanie z Mikołajem, rozdawanie prezentów, paczek, drobiazgów. Biorąc pod uwagę tłumy mieszkańców, jakie tego dnia odwiedziły poczytalnie, sobotnia impreza drobiazgiem wcale jednak nie była. Frekwencja przekroczyła nawet oczekiwania przyzwyczajonych przecież do mnóstwa gości organizatorów z poczytalni. Ja jestem bardzo miło, że legionowianie tak chętnie przychodzą do biblioteki i wiedzą, że to jest takie ich miejsce w tym przedświątecznym czasie. Warto powiedzieć, że co roku organizujemy takie warsztaty mikołajkowe, no i w tym roku też spotkały się z ciepłym odbiorem. Ciepłym, a momentami nawet gorącym. W chłodne, zimowe popołudnie w owym cieple ogrzały się setki zadowolonych legionowian w wieku od lat kilku do kilkudziesięciu, po raz kolejny opuszczających poczytalnię z przekonaniem, że szybko do niej również jako czytelnicy powrócą.